tym świecie, w którym panuje vendetta, czyli zemsta, zaczyna krążyć pewna młoda dziewczyna imieniem Klara. I poprzez to, że dziewczyny, kobiety w dzisiejszych czasach są bardziej takie rezolutne, okazuje się, że ta nasza Klara jest właśnie taką osobą, która chyba to wszystko, że tak powiem, wprawiła w ruch, to scalenie tego zamku, czyli to zburzenie tego muru. I dzięki temu zrozumieliśmy, że to chyba jest już czas na młode pokolenie, że zgoda przyjdzie od następnego pokolenia. Klara miała różnić się od pozostałych Klar, wcześniejszych Klar. One wszystkie były takimi delikatnymi, eterycznymi blondynkami pięknymi. A mi się wydaje, że jestem dosyć charakterystyczna. Po pierwsze kolor włosów, po drugie piegi, których naturalnie nie mam, paznokcie. Chcieliśmy to trochę uwspółcześnić. Klara jest dosyć czystą osobą, nie sieje żadnych intryg, tak jak większość postaci. Mamy taką ambicję, żeby pokazać może trochę jak jest. I nie mamy chyba recepty na to, jak ma być, tylko że trzeba zrobić pierwszy krok po prostu do tego, żeby podać sobie dłonie i że to może w takim kierunku pójść. To jest zbudowany świat, pracujemy nad teatrem telewizji, to jednak ten świat, który stworzyliśmy wspólnie, jest to świat, w który my wierzymy, który my tworzymy i w nim obcujemy codziennie, każdego dnia, w związku z czym możemy sobie pozwolić na to, co Fredro, tak nam się wydaje przynajmniej, chciał udowodnić i ukazać, że to może się wydarzyć wszędzie. Cały ten spektakl jest odwzorowaniem tego, co się dzieje na świecie i puenta jest taka, że jak będzie zgoda, to Bóg wtedy rękę poda. I litera tekstu i to, co on napisał, jest tutaj podstawą, a że to jest tak aktualne, no to już jest zupełnie inna sprawa. Bardzo serdecznie zapraszam na spektakl Teatru Telewizji Zemsta. Zemsta, która trwa i zemsta, która może się skończyć.